Szanowni Państwo, otwieram 22. sesję Rady Gminy w dniu 15 kwietnia 2016 roku. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych, witam Pana Wójta, witam Panią Skarbnik, witam również Panią Sekretarz, która chwileczkę tutaj nas opuściła. Witam Panią Dyrektor Zakładu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Panią Iwonę Ćwiek. Witam Panie i Panów Sołtysów. Bardzo mi miło powitać Pana Janusza Kaczmarka, członka Radnego Powiatu Działdowskiego, członka Zarządu. Witam stypendystów, rodziców i mieszkańców. I jeszcze sobie przypomniałem, bardzo witam Panią tutaj Ewę Sobocińską, która cały czas pisze i protokołuje, jednak co najbliżej to najtrudniej zauważyć. Szanowni Państwo, Panie, Panowie Radni, otrzymaliście porządek dzisiejszej sesji i chciałbym tylko z tego, co mi wiadomo, na komisji jest do wyłączenia z dzisiejszych obrad z punktu 8, podpunkt 4, to jest zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za 2015 rok. I chciałbym zapytać, czy Panie, Panowie Radni jesteście za wyłączeniem tego punktu. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Czy ktoś jeszcze chciał wnieść do porządku obrad jakieś zmiany? Bardzo proszę, Pan Wójt. Panie Przewodniczący, jeżeli ten nasz rzutnik by trochę później dotarł, to może byśmy przesunęli i zaczęli obradować od wieloletniej prognozy finansowej i od budżetu, a później byśmy przedstawili to, co chce Pani Dyrektor i to, co ja mam do zaprezentowania z okresu międzysesyjnego. Dziękuję za uwagę Panu Wójtowi. Myślę, że również Panie, Panowie Radni nic nie będą mieli przeciwko temu, żeby nie tracić czasu i nie czekać na sprawy techniczne. Także jeszcze tylko chciałem zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby wnieść do porządku obrad jakieś zmiany? Poza to jedną zmianą, którą żeśmy wycofali ten punkt. Nie widzę. Bardzo proszę. Ja rozumiem, że ten punkt 8 będzie jako punkt 5, a punkt 5 będzie potem niżej. To się ta punktacja zmieni, tak? Aha. Chyba, że zacznie. No dobra. Czyli na bieżąco będziemy czuwali. Działa? Dobrze. W związku z tym nie widzę dodatkowych punktów do porządku. Bardzo proszę, kolega Sylwester. Dziękuję. Ja zauważyłem, że tutaj przyszli także rodzice z naszych sportowców i tutaj nie ma w porządku obrad żadnego punktu wręczenia. To znaczy, że już informuję, że w sprawozdaniu wójta będzie to ujęte i nie robiliśmy dodatkowego punktu, tylko od razu po sprawozdaniu to będzie przedstawione. Dobrze, bardzo proszę, dziękuję. Kolega. No to ja w takim razie taki wniosek formalny chciałbym złożyć, żeby punkt 5 sprawozdanie międzysesyjne wójta gminy Rybno brzmiał sprawozdanie międzysesyjne wójta gminy Rybno i wręczenie stypendiów. Dziękuję za złożony wniosek formalny, złożenie wniosku formalnego. Kto z Państwa jest za takim wnioskiem? Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Jeszcze raz pytam, czy jeszcze jakieś są dodatkowe punkty? Nie widzę. W tej sytuacji jestem zmuszony przegłosować, mam obowiązek przegłosować cały porządek obrad z wcześniej zniesionymi poprawkami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad z wcześniej przyjętymi poprawkami? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Porządek obrad został przyjęty. Jeszcze tylko poprawię sam siebie, bo mamy kworum, ale jedna osoba jest nieobecna, pan Darek Karbowski. Myślę, że nic nie zgłaszał, może jeszcze do nas dotrze.
A więc przechodzimy do punktu czwartego, już sekundeczkę. Przyjęcie protokołu z 21 sesji Rady Gminy Rybno. Czy są uwagi do protokołu? Czy wszyscy otrzymali protokół, płytkę? Nie widzę. Czy ktoś chciał coś wnieść, poprawki? Nie widzę. W związku z tym przechodzę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 21 sesji Rady Gminy Rybno? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Protokół został przyjęty jednogłośnie i w tym samym jesteśmy, Szanowni Państwo, w punkcie piątym. Sprawozdanie międzysesyjne wójta gminy Rybno. I tu poproszę Pana Wójta. Dziękuję. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Ostatnia sesja miała miejsce 15 marca, czyli dokładnie miesiąc temu. Gospodarka przestrzenna, komunalne inwestycje. Rozstrzygnęliśmy już przetarg na modernizację czy naprawę tego boiska za naszą szkołą podstawową w Rybnie. Wygrała firma ze Szczecina za sumę 110 tysięcy złotych, 110 370 zł 36 groszy. Termin realizacji od 4 maja do 31 maja, więc tą sprawę mamy uregulowaną. Tutaj radni zgłaszali i myślę, że to będzie rozstrzygnięte. Tutaj zostanie nam ta, wykonane terminowo, zostanie nam ta nawierzchnia, którą będziemy zdejmować i nad jej zagospodarowaniem będziemy musieli się zastanowić, bo ona w wielu fragmentach jest dobra. Mogę się pochwalić, że jako pierwsza gmina zaczęliśmy wypłacać ten dodatek 500+. Pierwszą gminą w powiecie, która zaczęła to robić. W poniedziałek 12 kwietnia wydaliśmy 32 decyzje i przelaliśmy 18 tysięcy już na konta rodziców. Bardzo sprawnie działa ten nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. To jest dowód tej sprawnej działalności, więc nasz ośrodek, gmina, dobrze żeśmy się przygotowali i funkcjonuje to w sposób wzorcowy. Budowa na stadionie studni, bo to mamy w budżecie. I tu już przygotowaliśmy procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Wybrano wykonawcę i zawartą umowę na roboty geologiczne, tak żeby na naszym stadionie woda do podlewania była z tej studni, a nie z ujęć, nie z hydrantów, bo jest chwilą, gdy bierzemy wodę z hydrantów, to ci, którzy mają budynki dalej, no nie mają nagle wody. Więc tą sprawę mamy też już w sensie formalnym uregulowaną. Opracowano procedurę udzielenia zamówienia publicznego i wykonano dokumentację techniczną i kosztorysową inwestycji związanej z kortem tenisowym, ze ścianką. Ponadto będziemy też w najbliższym czasie do końca ogrodzenie boiska kompletować. Jak również złożył podanie pan Psiuk, że wyprowadza się z tego budynku, który jest na stadionie, więc te budynki, które tam są na stadionie, będą służyły do celów publicznych. Jest tam energia elektryczna dociągnięta, ale samą instalację musimy wymienić. Jest woda, kanalizację w najbliższym czasie zakład komunalny ma podciągnąć. Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Tuczki. Wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia na budowę boiska dwufunkcyjnego na wierzchni strawy syntetycznej. Tutaj podziękowania dla pana Artura Żyłki, bardzo dobry na rybek i świetny pracownik. Wykonał place związane z pracą niwelatorem, czyli nie musieliśmy zatrudniać firm geodezyjnych. To on w ramach obowiązków służbowych, ponadto jakieś pomiary wewnątrz działek. On jest z wykształcenia geodetą, więc to wszystko nam jest w stanie sam zrobić. Jest to wygodna sprawa dla mieszkańców naszej miejscowości. Elektryfikacja ulicy Leśnej Praskiej.
Wczoraj nastąpiło otwarcie ofert. Sołtys z Rybna był w komisji, radny i pracownicy Urzędu Gminy. Wygrała firma pana Chmielewskiego, tak? Za sumę już nie pamiętam. W każdym razie komisja procedowała i ulica Praska Leśna, termin wykonania z umowy do końca lipca. Lampy, to było konsultowane z mieszkańcami, do końca lipca będą tam założone lampy. A tak a propos lamp, te lampy, które są na tym pasażu w Rybnie, w sobotę już mają świecić. Wiecie, już mamy te wszystkie zgody i powinny już świecić, jak również tam będą jeszcze kwietniki i tu będzie prośba do pana sołtysa, żeby tymi kwietnikami na tym pasażu, na tych lampach też się zajął. I jeszcze jest kwietnik tutaj na parkingu koło kościoła, panie sołtysie. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Truszczyny. Tu wielkie podziękowania dla pani sołtys. Słuchajcie, z Truszczyn byłem w sobotę. Tam to jakieś 50 osób z tej miejscowości, pospolite ruszenie, zbierali kamienie, orali, siali trawę, wyrównywali teren. No, ogromny taki kapitał społeczny, który ta pani sołtys buduje. Wielkie podziękowania dla niej. Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Rumian. Tutaj się wielkie podziękowania dla radnego Piotra Rydla, Piotra Kamińskiego. Ten teren rzeczywiście zyskał i tam mamy też postawić stację meteorologiczną. Będzie tam ładnie, naprawdę. Aż miło w tej chwili tam zajrzeć. Zagospodarowanie terenu turystycznego, okno na jezioro, tak to mieszkańcy Zgrąd nazwali. Wykonujemy w tej chwili dokumentację techniczną. Wszystko wskazuje na to, żebyśmy to w tym roku jeszcze zrealizowali. Tutaj duża aktywność pana sołtysa, właściwie wszystkie konsultacje z wami. Koncepcję pan sołtys dostarczył fachowo zrobioną, więc to nam znacznie ułatwiło pracę. Malowanie, zwróciliście uwagę, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tą górę pani dyrektor wyremontowała, są tam szklane drzwi, wymalowała oświetlenie, tam już się w tej chwili nie idzie ciemnym korytarzem, ma na to stosowne środki i w tej chwili ten Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już będzie bardziej przyjazny dla ludzi, lepiej będzie ludziom służył, są krzesła, mają gdzie usiąść. Nie wiem, czy ostatnio byliście panowie radni, panie radni, oglądaliście, jak to wygląda, zachęcam. To jest wynik właśnie działalności pani kierownik i wygląda to dobrze. Jeżeli chodzi o roboty publiczne, no to tutaj akurat na rynku widzieliście te odpływy. Między innymi nasi pracownicy robią, pracownicy interwencyjni też położyli kostkę przy dworcu w Rybnie. Postawili też ogrodzenie przy szkole podstawowej w Rumianie. Dzięki temu dzieci mogą już wychodzić na dwór. Co jeszcze? A obniżyli krawężniki tutaj na interwencję pana sołtysa z Nowej Wsi, tak żeby swobodnie samochody mogły wjeżdżać na parking. I trwa naprawa budynków komunalnych w Żabinach i w innych częściach naszej gminy. Proszę państwa, panowie radni, ci nasi lokatorzy za 10% wartości nie chcą tych budynków kupować. Coraz większe pieniądze płacimy na naprawę dachów, wymiany pieców, drzwi i tak dalej. A sami wiecie, ile ci ludzie płacą za te mieszkania. Więc myślę, że tu szczególnie prośba do Komisji Budżetowej, żeby jeszcze raz się pochyliła nad uchwałą, o ile możemy obniżyć cenę wartości nieruchomości, bo na dzisiaj to my z budżetu płacimy duże pieniądze. Ostatnio żeśmy dach naprawiali w Żabinach i szereg innych remontów, które uderzają mocno w nas budżet. Tu prośba jeszcze raz do Komisji Budżetowej, żeby jeszcze raz się pochyliła nad uchwałą odnośnie sprzedaży tych mieszkań, naszych mieszkań, bo to nas po prostu bardzo, bardzo dużo kosztuje. Gospodarka nieruchomościami. Ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż siedmiu działek. Rozstrzygnięcie będzie 16 maja. Zachęcam, jeżeli macie znajomych zainteresowanych kupnem działki w Żabinach lub na Werach, to bardzo proszę, te działki są przeznaczone pod zabudowę, można tam
stawiać oczywiście domy. Jest to dla nas wszystkich bardzo przydatne. Do tej pory z tych działek my jako gmina nie uzyskujemy nic. Z chwilą, gdy zostaną sprzedane, to mamy wpływy z tytułu podatku. W przypadku WER to jak za działki rekreacyjne, czyli rocznie jakieś 1000-1500 zł za każdą działkę. Dodatkowo kupi to ktoś po to, żeby coś postawić, więc da możliwość zarobienia naszym geodetom, naszym firmom budującym domy, dachy i tak dalej. Więc to napędza koniunkturę w naszej miejscowości. Więc proszę o reklamowanie tej naszej sprzedaży. Cena, za ile, ogłaszamy to w różnych miejscach. Myślę, że jest pewne zainteresowanie, myślę, że powinno nam się to sprzedać i gmina z tego powinna, mieszkańcy skorzystać dużo. Nasz Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje dużą inwestycję związaną z rozbudową sieci wodociągowej miejscowości Naguszewo. I tutaj mamy już dokumentację wyłonionego wykonawcę na zrobienie modernizacji nasy hydroforni w Rybnie. Nie będziemy naprawiać tych rur, wymieniać. Zdecydowaliśmy się, że zrobimy tak jak w relewie stacji. Wyrzucimy wszystko na zewnątrz, zrobimy w sposób nowoczesny, pewny i na lata już nam służący. Będzie to więcej kosztować, ale bezpieczeństwo związane z wodą chyba jest tutaj ważniejsze niż takie prowizoryczne naprawy związane z wymianą rurowania. To nie gwarantowałoby odpowiedniej jakości dostarczania wody przez nasz zakład komunalny dla mieszkańców. Proszę zwróćcie uwagę, jak wynika tutaj, jak wygląda ofakturowanie w poszczególnych hydroforniach. No najgorzej jest, słuchajcie, hydroforni Hartowiec. Do niedawna właśnie 26%, czyli na 10 metrów sześciennych wydobytej wody ofakturowane jest 2,6 metra sześciennego wody. W innych hydroforniach to już mamy 56%. Mamy 64, 68 w Rybnie i rośnie to fakturowanie. Czyli to uszczelnienie systemu zaczyna działać. Hydrofornia Hartowiec już za ostatni miesiąc wychodzi, z ostatnich danych nam wynika, już dochodzimy do 70%. Udało się tutaj zakładowi komunalnemu bardzo uszczelnić ten system. Wysłaliśmy do Wojskowego Funduszu wnioski, 4 wnioski, złożone głównie przez sołectwa. Sołectwo Tuczki, sołectwo Gronowo, sołectwo Rybno i sołectwo Jeglia. Zachęcam sołtysów do składania tychże wniosków. Pani Justyna Labicka to prowadzi, ma już pewne doświadczenie. Jeżeli planujecie jakieś uroczystości, festyny, to jest sposób na pozyskanie pieniędzy i na zrobienie fajnej uroczystości za środki nieobarczające podatników. Pani Justyna Labicka zajmuje się funduszem sołeckim i w tej chwili już lada moment zostanie wytypowany dostawca na te kosy spalinowe, kosiarki wózkowe, jak również zakup szaf, wyposażenia kuchennego. Doposażenie to jest świetlicy wiejskiej w Gronowie i dla miejscowości Koszelewy stoły, krzesła. To w najbliższym czasie realizujemy te zadania związane z Funduszem Sołeckim w zgodzie z ustawą o zamówieniach publicznych. Tych kosiarek to wyszło za ponad 20 tysięcy. To już wchodzi w zakres ustawy Prawo zamówień publicznych, więc tego musimy pilnować, żebyśmy nie mieli formalnych problemów. Wydałem zarządzenie odnośnie ogłoszenia konkursu na profilaktykę w zakresie raka narządów kobiecych. Niedługo zostanie wyłoniony wykonawca i ruszamy z tym programem już fizycznie. Ośrodek Zdrowia dzięki aktywności pani dyrektor dokonał zakupu i mamy już ten unit zamontowany. Pomagał przy tym zakład komunalny. W piwnicach są sprężarki zamontowane. Jak żeśmy, wiecie, wcześniej zakład komunalny, znaczy i pracownicy interwencyjni wyremontowali te wewnątrz te pomieszczenia. Dzięki temu te sprężarki mogliśmy tam zamontować. No i proszę, już w tej chwili mamy unit z prawdziwego zdarzenia, nowoczesny. Na pewno to będzie naszym podatnikom dobrze służyło. Ochrona Straży Pożarnej. Koncepcja zagospodarowania tego terenu już została uzgodniona ze wszystkimi stronami i ogłaszamy przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej.
Do 29 złożymy wniosek na zakup dużego samochodu bojowego, to jest za sumę ponad 1 000 000 zł. Jest niewiele pieniędzy w Urzędzie Marszałkowskim na tego typu działalność. Trudno będzie nam otrzymać dofinansowanie, ale robimy wszystko, żeby to dofinansowanie dostać. Prowadzi ten wniosek Michał Cieciński, chłopak o ogromnym, pracownik o ogromnym doświadczeniu. Przeglądaliśmy tą jego pracę do tej pory, dokumentację naprawdę wzorcowo jest zrobiona. Nie ma być przy tej ocenie wniosku oceny tak zwanej politycznej, tylko ma być ocena merytoryczna, więc te wszystkie aspekty związane z podbudowaniem merytorycznym wniosku no, są niezwykle ważne. Tu pochwała dla strażaków z OSP Truszczyny, OSP Jeglia i OSP Rumian. Złożyli wnioski na termomodernizację i otrzymali dofinansowanie. I tutaj wymiana drzwi wejściowych przy budynku OSP w Truszczynach. Termomodernizacja garażu to OSP Jeglia i wymiana okien drzwi w budynku świetlicy OSP Rumian. To jest dowód na to, że straże nie tylko mogą sięgać po pieniądze do podatników, do kieszeni podatników gminy Rybno czy powiatu działdowskiego, ale też do wojskowego funduszu. Te trzy jednostki złożyły wnioski i dostały dofinansowanie. I sami to prowadzą. Więc tu gratuluję i jak najwięcej takich działań. Podatków nie umarzam. 8 kwietnia w Zespole Szkół w Rybnie zorganizowaliśmy dzień otwarty we współpracy z dyrekcją szkoły, z nauczycielami, dzień otwarty dla gimnazjalistów z Dąbrówna. Dąbrówno, gimnazjum w Dąbrównie w tym roku kończy 60 osób, 60 uczniów to gimnazjum i takim naturalnym zapleczem, jeżeli chodzi o liceum, o zawodówkę, jest nasza szkoła. Oni mają daleko do Ostródy, ponad 30 kilometrów, około 30 do Działdowa, a do nas mają 11-12 kilometrów. Więc zadaniem nas wszystkich jest wytworzenie nawyku, żeby te dzieci chodziły do naszej szkoły. Żeby ta nasza szkoła no, była w ich głowach i chcieli tu u nas być. Już są rozszerzenia nie tylko związane z geografią czy z biologią. Są też rozszerzenia humanistyczne, jak i z przedmiotów ścisłych. I nasz zespół szkół przygotowuje rewelacyjnie liceum czy zawodówka do dalszej edukacji. Nasze dzieci, które skończyły liceum, studiują na prestiżowych uczelniach w naszym kraju i nie tylko. Mamy uczniów, którzy studiują w Mediolanie, czy jest jedna osoba, która w Paryżu studiuje. Studiują medycynę, studiują prawo. Więc mamy się czym pochwalić. W mojej ocenie ten nasz zespół szkół to jest tak jak Eton w Wielkiej Brytanii. To jest taka uczelnia głęboko na prowincji położona, więc to jest takie, nasz zespół szkół to jest takie Eton w Polsce. I róbmy wszystko, żeby to była prestiżowa szkoła, żeby ludzie tu chcieli kończyć liceum. To jest dla naszego dobra, czy szkołę zawodową. Wytypowany zostałem przez Urząd Marszałkowski, przez pana marszałka, przez zarząd powiatu do reprezentowania województwa warmińsko-mazurskiego, jeżeli chodzi o Radę Parku Górzyńsko-Lizbarskiego. Więc to jest też takie uznanie dla naszej miejscowości. Zobaczcie, ilu jest wójtów, burmistrzów czy starostów, którzy sąsiadują z tym parkiem. Wybrano przedstawiciela naszej gminy, to jest zasługa nas wszystkich. Trwają prace nad strategią rozwoju gminy. Zachęcam do uczestnictwa w pracy nad tą strategią. Jeżeli coś nie zostanie wpisane, no trudno z realizacją. Prowadzi to pani sekretarz, tą strategię. Bardzo mi zależy, żeby była kompletna i żeby nie było zaskoczeń, że ktoś czegoś nie mówił albo czegoś żeśmy nie wpisali. Zapraszam państwa wszystkich 16 kwietnia do OSIR-u w Rybnie. Pierwszy raz zawody zapaśnicze i w ogóle myślę, że jedna z większych, jak nie największa impreza organizowana przez nasz ośrodek sportu. Przyjedzie. To jest wielkie wyzwanie takie organizacyjne dla naszego ośrodka sportu i rekreacji, dla gminy. Przyjedzie 150 zawodników. Będą też startowali zawodnicy reprezentujący klub Delfin Rybno. Będą to dziewczyny, będą walczyć w stylu wolnym i chyba dwóch chłopców w stylu klasycznym. Zachęcam do tego, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I chcemy,
jeżeli ta impreza nam wyjdzie, chcemy, żeby taka impreza była cyklicznie w naszej miejscowości organizowana. 18 marca odbył się etap wojewódzkiego konkursu związanego z Poznajmy Parki Krajobrazowe w Polsce. Nasze gimnazjum zajęło drugie miejsce, wielki sukces. W poprzednich latach mieli pierwsze miejsce, ale drugie to też jest naprawdę, naprawdę wysoko. 18 marca gościliśmy przedstawiciela z Instytutu Spuław i tutaj uczestniczyli w spotkaniu z tymi ludźmi pan radny Piotr Rydel, przedstawiciele izb rolniczych, nie wiem kto tam jeszcze, pan Piotr Gurgielewicz był też. Po to przyjechali ci państwo, ten pan, żeby ustalić, gdzie ta stacja meteorologiczna związana z określaniem suszy, czy tych stanów klęskowych, gdzie ona ma stanąć. Wybrano miejsce w Rumianie, przy szkole. Przetarg, specyfikacje powinniśmy już dzisiaj, pani sekretarz, mieć i musimy ogłosić. Robimy to w porozumieniu z Instytutem Meteorologii i przy tym chcemy, żeby to jeszcze było takie miejsce związane z edukacją, żeby tam były urządzenia do pomiaru wiatru, do pomiaru wilgotności, do pomiaru instalacji słonecznej, żeby to miało też taki wymiar edukacyjny i poprawiało ofertę edukacyjną naszej szkoły w Rumianie. 12 marca odbyły się w naszej hali igrzyska o Puchar Wójta i tutaj rywalizowało 6 sołectw, wygrało sołectwo Hartowiec. Tu wielkie gratulacje. Gratuluję tym wszystkim, którzy uczestniczyli. Zachęcam inne sołectwa do brania udziału w tych imprezach. Przewesoło, świetna zabawa i nasi przedstawiciele pojechali do Olecka. W wielu konkurencjach byli pierwsi. Tu chodzi o zabawę. Na 116 gmin przyjechało 13. Nasi byli tutaj, pan Sylwek Kasprowicz to organizował, wielkie podziękowanie razem z panią Hanią Bem. Wiecie, w niemieckim nie jestem dobry, poproszę panią sekretarz, żeby nam przetłumaczyła i powiedziała na ten temat. Proszę bardzo. Chodzi o to, że realizując państwa uchwałę, no finalizujemy tą rzecz związaną z partnerstwem z gminą Hajden. Może proszę pani sekretarz, niech pani to przetłumaczy. Dobrze, gazetę państwu dałem. Ja tu państwu po prostu to streszczę w skrócie. Hajden wysuwa czułki do Rybna. Partnerstwo z polską gminą. Czy Hajden zmierza ku trzeciemu partnerstwu miast? Dużo za tym przemawia, że gmina będzie pielęgnować stosunki nie tylko z świętym miastem i Lancaster, ale także z Polską. Jakiś czas temu gmina otrzymała 3 wnioski o partnerstwie i zajęły się nimi Rada i Administracja. Swoje zainteresowanie zgłosiły gminy z Turcji, a także z Francji i z Polski. Ja tutaj o Polsce przeczytam. Trzecią wnioskującą gmina była gmina Rybno, po niemiecku Rybnau, w województwie warmińsko-mazurskim. Samo tu Rybno ma 2600 mieszkańców, ale obejmuje 24 miejscowości z całkowitą liczbą mieszkańców, około 7,5 tysiąca. Kontakt został nawiązany poprzez pana Huberta Krampę z Radę. Był on z wizytą w Polsce i polecił gminę Hajden. Zajmowaliśmy się właśnie intensywnie 3 wnioskami, mówi Karl Heinz Wolkap, przewodniczący Związku do Spraw Partnerstwa. Doszliśmy do wniosku, że partnerstwo z gminą z Francji i z Turcji byłoby trudne do wcielenia w życie. Dlatego Związek poleci zarządowy odrzucić obydwa te wnioski, a zająć się bezpośrednimi kontaktami z Polską. W Hajden żyje kilku mieszkańców mających polskie korzenie. Na przykład Andreas Wolnik, który w trakcie nawiązania partnerstwa, także jako zasiadający w związku, jest do dyspozycji. Rozmawiałem telefonicznie z tamtejszym burmistrzem, stwierdziłem, że jest bardzo poważnie zainteresowany. Poza tym członkowie Związku do Spraw Partnerstwa z gminy Hajden byli na Mazurach, stwierdzili, że żyje tam wiele osób wywodzących się z Niemiec. Planuje się, że na początku maja przybędzie do Hajden delegacja z Rybna. Polska jest młodą demokracją, która mogłaby uczyć się od Niemców. Jest on świadomy, że obecnie w polskiej polityce nie wszystko przebiega optymalnie. Wolnik mówi jednak, że na przykład Straż Pożarna z Hajden oraz Kapela Muzyczna byłaby zainteresowana takim partnerstwem. Musimy zachęcić do partnerstwa także inne stowarzyszenia. Tego jest pewny Karl Heinz Wolkap. Uważa, że dobrze byłoby, gdyby delegacje stowarzyszeń także były reprezentowane w Związku do Spraw Partnerstwa. Poza tym Związek zasadniczo poinformował o swoim pozytywnym nastawieniu i Rada i Zarząd jeszcze raz będą zajmować się tym tematem. I proszę państwa, 29 20 osób z Rybna jedzie do tej gminy.
13 to będzie przedstawiciele naszej orkiestry i będziemy tam do 2 maja, 3 już powinniśmy tutaj wrócić. Oni po prostu chcą nas poznać, z nami porozmawiać i wtedy chcą już taką zasadniczą decyzję podjąć. Jest to teren taki bogaty w Niemczech, 30 kilometrów od Holandii. Bardzo ostrożnie podchodzą do wszelkiej współpracy. Bardzo ich zainteresował nasz klub sportowy, bo u nich tam na ich stadionie ćwiczy Schalke. Ten zespół, kto się interesuje piłką, to doskonale wie. Interesuje ich współpraca w dziedzinie straży pożarnej, szkół i jeżeli chodzi o łowiectwo i rolnictwo, jak najbardziej. Więc tamte organizacje są bardzo silne i oni te wszystkie organizacje po kolei pytali, czy chcą współpracować i generalnie jest pozytywny odzew tych na to, co żeśmy tam wysłali. Puściłem Państwu gazetę, którą wydaje ta gmina, gdzie nas tam, tutaj co pani sekretarz przetłumaczyła, jak nas tam opisali. Dobrze, dalej. Mamy słuchajcie, 1050. rocznicę Chrztu Polski. Przypominam, że niezwykle ważne wydarzenie. My w naszych szkołach będziemy te rzeczy kultywować. To siłą wspomnienia chciałem tu Państwu pokazać, że coś takiego miało miejsce. Teraz przechodzimy do wręczenia stypendiów sportowych dla naszych wybitnych obywateli. Zapraszam tutaj pana przewodniczącego i radnych z tych miejscowości, tak. Ja poproszę pana radnego, pana Reszkę Waldemara. Pana Cezarego Pletę, tak, ale już był, to zapraszam mamę. W imieniu samorządu gminy Rybno gratuluję pani osiągnięć pani syna. On zdobył 1. miejsce na Mistrzostwach Polski w kickboxingu w wadze do 94 kg. Niezwykle wysoki wynik, sukces. Można go oglądać w telewizji nawet. Słuchajcie, życzę pani, żeby syn dalej się rozwijał i godnie, dalej tak godnie nas reprezentował. Wszystkiego dobrego. Wielkie brawa. Gratuluję. Zapraszamy jeszcze do zdjęcia, może przy tym naszym roll-upie. Waldek, chodź tutaj. Poproszę pana Grzegorza Rozentalskiego. 2. raz gościmy panią Martę Lipka. Bardzo panią proszę, proszę z rodzicami do nas. Zapraszam pana, panią. Pani Marta, słuchajcie państwo, zajęła 1. miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów w kickboxingu. Wielka sprawa, postępy, rozwija się pani coraz bardziej. Gratuluję w imieniu własnym, jak i samorządu gminnego i życzę, żeby pani dalej się tak wspaniale rozwijała. Ćwiczy pani w naszej sekcji bokserskiej. Widzę, że ona się cieszy dużą popularnością, oby tak dalej. Wszystkiego dobrego, serdecznie gratuluję. Proszę bardzo. No, rodzicom również gratuluję. Wielka sprawa. Dziękuję bardzo. A do zdjęcia jeszcze, proszę. Poproszę pana Sylwestra Kasprowicza teraz. Poproszę pana Artura Napierkowskiego z mamą. Zapraszam serdecznie.
Ten wielki człowiek, słuchajcie, w Mistrzostwach Polski w Federacji Taekwondo zdobył trzecie miejsce w kategorii walki kijem, miękkim kijem, słuchajcie. Wielka sprawa i to jest drugi raz, jak tutaj, Arturze, ciebie gościmy. Gratuluję postępów i myślę, że to dalej będzie tak trwało, jak to w tej chwili jest. Gratuluję pani, że poświęca pani czas i wozi syna na te zajęcia. No oby tak dalej. Proszę bardzo. 24 kwietnia syn bierze udział w Mistrzostwach Polski w Toruniu, a 21 maja będzie miał egzamin na czarny pas. Brawo, wielka sprawa. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Dziękuję Państwu. To tyle, co się wydarzyło w ciągu miesiąca w naszej działalności. Szereg innych rzeczy typowo administracyjnych, protokole możecie Państwo przeczytać. Jest on załącznikiem do dzisiejszych obrad. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję Panu Wójtowi za przedstawienie sprawozdania, jak również ze swojej strony jeszcze dziękuję sportowcom, rodzicom i gratuluję sukcesów. Bo jest to reklama naszej gminy w szerokim tego słowa znaczeniu. Wracając do sprawozdania, chciałbym zapytać, czy są jakieś pytania do sprawozdania pana wójta? Nie widzę, w związku z tym zamykam ten punkt i króciutką przerwę ogłaszam. Króciuteńka.